W roku 1772 szajka notorycznych europejskich gangsterów, Prusy, Imperium Habsburgów, Imperium Carów Rosji, trwale okaleczyła Polskę podczas próby morderstwa. Na przełomie wieków elita i arystokracja galicyjska pławiły się w kosmopolitycznym wichrze cesarstwa, snując plany szerokiej autonomii. A podróżni z pozostałych części Polski odwiedzali Podkarpacie jak kraj zamorski i zupełnie nieznany, ze zdumieniem rejestrując w pamiętnikach światowy rozmach, fantazje i historyczne bogactwo tej ziemi. Książki, które z pretekstem naszej kolejnej podróży i której akcja dzieje się w szlacheckich Bieszczadach, nikomu w XIX-wiecznej piśmiennej Polsce nie trzeba było przedstawiać i rekomendować. Wydana w roku 1772 austriacka instrukcja wyraźnie stanowi, byłoby bardzo do życzenia, ażeby w określonym czasie, to jest roku i dniu, nikt prócz chłopów nie ubierał się po polsku. Wszystko powinno być traktowane po niemiecku albo po łacinie, a każdy, kto tylko wstępuje w CK służbę, winien być sub conditione sine qua non wezwany, aby przyjął strój francuski. Na miły Bóg, ale chyba nie Fredrowi. Domownik Fredrów od dzieciństwa patrzył, jak na jego oczach polska kontuszowa odchodzi do lamusa. Pierwszą węgiersko-galicyjską drogę żelazną, która połączyła twierdzę Przemyśl z Budapesztem, a po polskiej stronie prowadziła przez Chyrów na dzisiejszej Ukrainie, Krościenko, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Komańcze, Łupków i tunel Łupkowski, zbudowano w latach 1872-1874. Niestety, historia potoczyła się tak niefortunnie, że w wyniku przegranej I wojny światowej, powstania niepodległej Czechosłowacji, niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, pierwsza węgiersko-galicyjska straciła na znaczeniu. Rozebrano zarówno po węgierskiej, jak i po polskiej stronie pojedyncze torów i główną arterię komunikacyjną cesarstwa zredukowano do drugorzędnego, prowincjonalnego połączenia. Henryk Sienkiewicz w listach z podróży do Ameryki wspomina o zdarzeniu, które zyskało sobie pewien rozgłos w Stanach Zjednoczonych. Otóż latarnik morski o nazwisku Siellawa, Polak z pochodzenia, zaczytał się był w książce i zapomniał zapalić latarnię o czasie. Został zwolniony. Zdarzenie to posłużyło nobliście jako kanwa jego najlepszej noweli Latarnik. Wspominamy o tym dlatego, że książka, w której zaczytał się Siellawa naprawdę, to nie Pan Tadeusz, jak opisał to Sienkiewicz, tylko Murdelio Zygmunta Kaczkowskiego. Fascynująca panorama szlacheckich Bieszczadów. Demoniczny mnich stąpa w książce po posadzkach ostatniej twierdzy konfederatów barskich, jaką był klasztor ojców karmelitów bosych w Zagórzu nad Osławą.
Piotrowski herbum Murdelio nie był być może tak zupełnie wymyślony przez Zygmunta Kaczkowskiego. Po pierwszym rozbiorze Polski nastąpił tak dramatyczny upadek obyczajów i reguły klasztornej w Karmelu nad Sławą, że ówczesny biskup przemyski Antoni Głaszewski dał specjalny dekret dotyczący naprawy stosunków w klasztorze i ustanowił przy Zagórskim Karmelu dom poprawczy dla księży. Listopada 1822 roku w wyniku awantury między ojcem Leonardem Umańskim i ojcem Janem Włodzimierskim, ten drugi podpalił klasztor. Rozsierdzony biskup Głaszewski zażądał od władz austriackich zamknięcia klasztoru, co nastąpiło w roku 1831. Przez ponad 100 lat klasztor niszczał. Zawsze nas zdumiewało, że tak znakomita książka jak Murdelio Zygmunta Kaczkowskiego została niemal zupełnie zapomniana. I jest w tej sprawie drugie bardzo bolesne dno. Zygmunt Kaczkowski, powstaniec krakowski, organizator Gwardii Narodowej w czasie Wiosny Ludów, skazany na śmierć, więziony i ułaskawiony przez cesarza, zaangażował się w organizację Powstania Styczniowego w Galicji. W 1863 przejęto zaszyfrowaną depeszę, z której wynikało, że Zygmunt Kaczkowski jest płatnym austriackim szpiegiem i że w dużej mierze dzięki jego działalności powstanie w Galicji nie wybuchło. Książka jednakowoż jest znakomita i naszym zdaniem powinna być obowiązkową lekturą dla wszystkich, których ciekawią Bieszczady.